Rolnik szuka żony 11, Agata zrezygnowała z udziału w programie. Co za sceny w kolejnym odcinku. Już w najbliższą niedzielę zostanie wyemitowany kolejny odcinek Rolnik szuka żony, w którym będzie się działo. Czyżby Agata postanowiła już w 3? Odcinku pożegnać się z szansami na znalezienie miłości w show? Najnowsza zapowiedź odcinka wywołała ogromne poruszenie wśród fanów programu. Agata zrezygnowała z udziału w Rolnik szuka żony, za nami drugi odcinek Rolnik szuka żony 11, w którym rolnicy mieli okazję odbyć rozmowy z wybranymi przez siebie kandydatami z listów. Z kolei już w najbliższą niedzielę widzowie będą mieli okazję się przekonać, którzy kandydaci zrobili na rolnikach największe wrażenie i zostaną zaproszeni przez nich na ich gospodarstwa. W social mediach programu pojawiła się właśnie zapowiedź kolejnego odcinka, na której można usłyszeć, jak prowadząca show Marta Manowska przekazuje istotną dla przebiegu epizodu informację. W następnym odcinku rolniczki i rolnicy będą musieli stanąć twarzą w twarz z osobami, które do nich przyjechały i dokonać wyboru. Słonecznik jest symbolem pożegnania. Oglądający zapowiedź fani programu momentalnie zwrócili uwagę na Agatę i scenę, w której ta niosła w stronę swoich trzech kandydatów. Trzy słoneczniki, co sugerowałoby, że już na tym etapie chce się z nimi pożegnać i zrezygnować z dalszego udziału w programie. W komentarzach pod udostępnionym materiałem momentalnie zawrzało, czyżby Agata żegnała się z programem? Ma przecież trzy słoneczniki. Słonecznik jest symbolem pożegnania, no więc Agata niesie trzy słoneczniki, co znaczy, że pożegna wszystkich trzech panów. Agata ma trzy kwiatki, to wszystkich pożegna, niesie trzy. Czyżby zrezygnowała w ogóle, czytamy. Myślicie, że Agata faktycznie zrezygnuje, czy może widzów czeka jakiś nieoczekiwany zwrot akcji?